pozytyw, negatyw, dla tych czy dla tamtych, proste dla kumatych, dla tych co znają klimaty. Pamiętam, nie zapomnę, lata 90. gadki o świętej wojnie, to czasy niespokojne. Brutalna konfrontacja, zdobywanie sektora, to nie wyobraźnia chora, horror jak z telewizora. Sobotniego wieczora, żaba znowu podniesiona, taka droga obrana, chuligańska odsłona. Dzielne chłopaki, bo o nich tu mowa, każdy z nich spróbował życia posmakować. Nic ująć, nic dodać, to stara historia. Wyjazdy, kobiety, każdy lubi imprezować. Swą drużynę dopingować, non stop rywalizować, z wrogim klubem sparować, dobrze znokautować. Życie nadal się toczy, tak jak u Kimona. Zobacz, że chłopaki z Arki nawzajem umią się szanować. Niezliczone wyprawy na obce terytoria, czy to wyprawa na kadrę, czy potyczka ligowa, zawsze w honorowy sposób obecność zaznaczona. A w dzisiejszych czasach znacznie ranga podniesiona. Pytasz, do czego zmierzam? Moment już wyjaśniam, że chłopaków naszła nagła transformacja. Pytasz, jaka przemiana? Co nie zauważasz? A kto w lidze rugby na sportowo się naparza? Wartościowa rzecz, tak jak filmowy Oscar. Zdobycie wicemistrzostwa, rugbystów walka ostra, na szczyty ich wyniosła, atmosferę podniosła. A ja dzięki tym faktom rymy daję na soundtrack. To nie dla słabe uszy, rugby każdego poruszy, nie jednego ogłuszy. Gdy trzeba zatrzymać, obalić przeciwnika, by kolejny mecz wygrać, taka twarda taktyka wszystkim nam może się przydać. Chuligan. Chuligan to jest chłopak, który za swój klub odda bardzo wiele. Będzie się bił za ten klub. Jeżeli ktoś będzie ubliżał na ten klub, to on będzie się za niego bił. Będzie trwał przy nim zawsze. To są tacy chyba najwierniejsi kibice. To jak mówię, to są elitarne grupy. To są elitarne i takich prawdziwych chuliganów. To ja uważam, w Polsce można było policzyć na palcach dwóch rąk grupy takie w Polsce. Bo są to rzadkie rzeczy. Zazwyczaj są to kibice, którzy mienią się chuliganami, a w gruncie rzeczy są zwykłymi szczurkami takimi, którzy sobie tam jeżdżą na jakieś mecze, pokrzyczą troszeczkę, wezmą śmietnik, wrzucą do sklepu przez szybę wystawową i on uważa się za chuligana. A to jest taki chuligan, który... Takich 10 chuliganów nas wyszło dwóch i myślę, że ciężko by się czuli, na pewno. A prawdziwy chuligan na pewno się z tym nie obnosi. Idzie sobie bez szalika, ubrany jak przeciętny, każdy normalny człowiek, nie rzuca się w oczy na pewno. Wchodzi, tłucze, no i tak to wygląda. Wszystkie te miejsca okropnych wojen, pamiętam co było, dużo adrenaliny. Chłopak co ma dużo siły, wiele złego, bójki były. Puchar Polski, Liga Mistrzów, seria zdarzeń na wyjeździe. Spróbuj wysiedzieć na krześle, bo ostro teraz będzie. Zerwać wrogie barwy z płotu, sieć upadków i wzlotu, wyrwać piłkę w tym tłoku, dobiec tamty kupel gotów na przyjęcie podania. Przecież nikt tu nie nawala, wyminąć przeciwnika, własnym ciałem się osłaniać. Tak to wygląda, to możliwość wygrania, to możliwość wygrania, to możliwość wygrania. Bo to jest brutalna gra dla twardych zawodników, oni wiedzą czego chcą, zdecydowani na wszystko, by osiągnąć swój cel, który jest już tak blisko. Chłopak pokazuje męstwo, liczy się każde zwycięstwo, za cenę sukcesu on odda królestwo. Dozładować emocje i w końcówce przyspieszyć, przeważyć szale i sukcesów się cieszyć. Dziś na sportowo, z szacunkiem dla rywali, w rugby się gra, rugby się chwali. Pytasz, jaka przemiana? Co nie zauważasz? A kto w lidze rugby na sportowo się naparza? Co nie zauważasz? Pytasz, jaka przemiana? A kto po boisku za piłką gania? Pytasz, jaka przemiana? Co nie zauważasz? A kto w lidze rugby na sportowo się naparza? Co nie zauważasz? Pytasz, jaka przemiana? A kto po boisku za piłką gania? Co nie zauważasz, a kto w lidze rugby na sportowo się naparza? Co nie zauważasz?